Ile nagród Nobla powinien dostać Albert Einstein? W 120-letniej historii Nagrody Nobla były cztery osoby, które otrzymały ją dwukrotnie, i żadną z nich nie jest Albert Einstein, a jedną z nich jest Maria Skłodowska-Curie. Jednak, gdy spojrzymy na listę osiągnięć Alberta Einsteina i różne dziedziny fizyki, których dotknął, prawdopodobnie zasłużył na więcej niż jedną nagrodę Nobla. Dołącz do mnie, gdy zagram w grę fizyki fantazy i spróbujmy się dowiedzieć, ile nagród Nobla powinien dostać Albert Einstein. W tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam. Historia Alberta Einsteina i nagrody Nobla jest dosyć złożona. W 1920 roku Einstein był bezsprzecznie najsłynniejszym naukowcem na świecie, nie zdobył jednak Nagrody Nobla. Opracował szczegółową i ogólną teorię względności, ustalił równoważność masy i energii w swoim słynnym równaniu E równa się mc2 i wniósł wkład w wiele innych dziedzin fizyki. Jego prace nad teorią względności były nominowane przez wielu fizyków w ciągu kilku kolejnych lat, ale Komitet Noblowski nigdy nie przyznał mu nagrody. Było wiele powodów, dla których Einstein nigdy nie otrzymał nagrody Nobla. Był Żydem i pacyfistą. Komitet Noblowski nigdy nie uhonorował kogoś, kto był aż tak bardzo poza głównym nurtem. Najważniejszym powodem było jednak to, że Einstein był fizykiem teoretycznym. Do tej pory Nagroda Nobla była przyznawana przede wszystkim ludziom, którzy udowodnili coś przez eksperymenty, a poszczególne elementy teorii względności Einsteina były odowadniane nieraz wiele lat później po jej opublikowaniu. W końcu znaleziono także eksperymentalne dowody na potwierdzenie teorii względności Einsteina. W poprzednim odcinku o zaćmieniu słońca. Powiadam o zaćmieniu z 1919 roku, w którym odkryto, że światło gwiazd, które płynie w pobliżu słońca, jest zakrzywiane przez jego grawitację. Wcześniej nie można było tego zaobserwować, ponieważ światło gwiazd jest niewidoczne na niebie oświeconym przez słońce. Tak więc wszyscy myśleli, że rok 1920 będzie wreszcie tym, w którym Einstein w końcu zdobędzie nagrodę Nobla. Zamiast tego nagroda Nobla została przyznana Charlesowi Edguarowi Guillimowi w uznaniu zasług, jakie oddał precyzyjnym pomiarom w fizyce przez odkrycie anomalii w stopach stali niklowej, tak. Gilliam był tak samo zaskoczony, jak wszyscy inni, tym, że wygrał. Cóż, okej, okay. może komitet noblowski nie miał wystarczająco dużo czasu, aby docenić wagę odkrycia brytyjskiego astronoma Eddingtona, który potwierdził teorię względności Einsteina. Z pewnością jednak rok 1921 będzie rokiem, w którym Einstein wygra, prawda? W 1921 roku nikomu nie przyznano Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Tak, zdecydowano się nie dawać go nikomu zamiast dać tą nagrodę Einsteinowi. Postawę Komitetu Noblowskiego podsumował niejaki Alvar Gulstrand, szwedzki okulista, który zasiadał w Komitecie Fizyki. W swoich pamiętnikach, odnalezionych długo po jego śmierci, napisał o nagrodzie w dziedzinie fizyki z 1921 roku: Einstein nigdy nie może otrzymać nagrody Nobla, nawet jeżeli cały świat się tego domaga. W 1922 roku Komitet Noblowski wyglądał śmiesznie w oczach społeczności fizyków, ponieważ wciąż nie przyznawał Einsteinowi nagrody. Regulaminy nagrody przewiduje, że jeżeli nikt nie otrzyma nagrody pieniężnej w dziedzinie nauk ścisłych, przechodzi ona na następny rok. Tak więc w 1922 roku mogli przyznać podwójną nagrodę z mocą wsteczną. Pod naciskiem świata naukowców Komitet Noblowski zadecydował, że powinien przyznać nagrodę Einsteinowi, aby zachować szacunek w świecie naukowym. Chodziło tylko o to, za co mu ją przyznać. Był to chyba jedyny przypadek w historii Nobla, kiedy zwycięzca został wyłoniony przed uzasadnieniem przyznania nagrody. W 1922 roku nominacje posypały się ponownie. Nominacji dla Einsteina i ogólnej teorii względności znów były dziesiątki. Była jednak jedna nominacja dla Einsteina, która nie dotyczyła teorii względności. Karl William Ossein, szwedzki fizyk, nominował Einsteina za jego pracę nad odkryciem efektu fotoelektrycznego. Efekt fotoelektryczny zasadniczo utrzymuje, że fotony światła będą miały więcej energii na krótszych falach. Komitet postanowił przyznać Einsteinowi nagrodę za rok 1921, która nie została przyznana w tym roku, i przyznać nagrodę w 1922 roku Nilsowi Borowi, który opracował teorię atomu. Przyznając nagrodę Einsteinowi i Borowi w tym samym czasie, wyeliminowano konieczność przyznania nagrody Einsteinowi samemu. Tak więc Einstein dostał nagrodę Nobla, ale wyraźnie nie za teorię względności. Kiedy został powiadomiony przez Komitet Noblowski, stwierdzili, Królewska Akademia Nauk postanowiła przyznać panu ubiegłoroczną nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, w uznaniu pańskiej pracy w dziedzinie fizyki teoretycznej, a w szczególności za odkrycie prawa efektu fotoelektrycznego, ale bez uwzględnienia wartości, jaką w przyszłości zostaną przyznane pańskim teoriom względności i grawitacji, gdy zostaną one potwierdzone. Zostawili otwarte drzwi na przyszłą nagrodę. Ale nigdy jej nie przyznali. Einstein nie przyjmował się zbytnio tą nagrodą. Nie wziął udziału w ceremonii wręczenia nagród, ponieważ wygłaszał wykłady w Japonii. Wszystkie pieniądze, które Einstein otrzymał w wyniku nagrody Nobla, trafiły do jego byłej żony w związku z jego ugodą rozwodową. Później w swoim życiu, gdy zapytano go, z którego wyróżnienia jest najbardziej dumny, na pierwszym miejscu umieścił medal Maxa Plancka niemieckiego towarzystwa fizycznego i w ogóle nie wspomniał o nagrodzie Nobla. Biorąc pod uwagę, że mamy za sobą 120 lat historii nagród Nobla, interesujące jest pytanie, ile nagród Nobla powinien lub mógł zdobyć Einstein. Komitet Noblowski nie przyznaje nagród pośmiertnych. Dlatego, na potrzeby tej dyskusji, musimy przyjąć, że Einstein nie zajmował się już fizyką po 1955 roku, w którym zmarł. Ile osób otrzymało więcej niż jedną nagrodę Nobla? Odpowiedź brzmi: cztery. Maria Skłodowska-Curie wygrała fizykę w 1903 roku i chemię w 1911 roku. Linus Pauling, który wygrał w dziedzinie chemii w 1954 roku i pokoju w 1962 roku. John Bardeen, który wygrał w dziedzinie fizyki w 1956 i 1972 roku oraz Friedrich Sanger, który wygrał w dziedzinie chemii w 1958 i 1980 roku. Einstein dostał Nagrodę Nobla za efekt fotoelektryczny, którą dostał w pełni zasłużenie. Drugą nagrodę Nobla Einstein powinien dostać za szczegółową teorię względności. Opracował ją w 1905 roku i prawdopodobnie podzieliłby się tą nagrodą z Henrykiem Lorencem, który wspólnie z nim opracował niektóre z równań. Trzecią nagrodę Nobla Einstein powinien dostać za ogólną teorię względności, którą opublikował w 1915 roku, a która została pierwotnie udowodniona podczas zaćmienia słońca w 1919 roku. To wszystko należałoby do niego i tą nagrodę powinien dostać sam. Czwartą nagrodę Nobla Einstein powinien dostać w 1929 roku, kiedy to nagrodę otrzymał francuski naukowiec Louis de Broglie. Za dualizm korpuskularno-falowy de Broglie oficjalnie przyznał się do znaczącego wkładu Einsteina w ten proces, ale komitet Noblowski nie uwzględnił znacznej roli Einsteina przyznając swoją nagrodę. Piąta nagroda, którą powinien dostać Einstein, pochodzi z jego pracy z 1916 roku na temat spontanicznej emisji światła z atomów. Był to pierwszy raz, kiedy idea losowości została wprowadzona do mechaniki kwantowej, a obecnie jest ona filarem nauki. W pracy tej rozwinięto również ideę emisji wymuszonej, która była teoretyczną podstawą laserów. Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki została przyznana w 1964 roku dopiero za wynalezienie lasera. Nagrodę Nobla nr 6 Einstein powinien dostać za pracę, którą wykonał wraz z indyjskim fizykiem Satyendrom Boze, opracowując coś, co zostało znane jako kondensat bozego Einsteina. Jest to stan skupienia w ekstremalnie niskich temperaturach. Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki w 2001 roku została przyznana właśnie za udowodnienie i stworzenie kondensatu bozego Einsteina, a Boze również nigdy sam nie dostał nagrody Nobla. Siódmą nagrodę Nobla Einstein powinien dostać za rozszyfrowanie ruchów Brauna. W 1926 roku w dziedzinie fizyki nagrodę otrzymał Jean-Baptiste Perrin za eksperymentalne udowodnienie teorii, którą Einstein ustanowił w 1905 roku. Za pracę nad splątaniem kwantowym można przyznać siedem nagród. Podstawy teoretyczne stworzył Einstein, Boris Podolski i Nathan Rosen. W 1935 roku opublikowali pracę zatytułowaną, Czy kwantowo-mechaniczny opis rzeczywistości fizycznej można uznać za kompletny? To była podstawa teoretyczna, która doprowadziła do nagrody Nobla w 2012 roku. Ewentualna dziewiąta nagroda Nobla mogłaby być częścią nagrody z 1933 roku, która przypadła Erwinowi Schrödingerowi. Einstein był mocno zaangażowany w tworzenie równań Schrödingera i wniósł wystarczający wkład, aby wspólnie z nim podzielić się nagrodą. Możliwą dziewiątą nagrodą Nobla mogłaby być jego teoria fal grawitacyjnych, która ostatecznie okazała się prawdziwa i otrzymała nagrodę Nobla dopiero w 2017 roku. Do tej pory mamy 10 nagród Nobla, a są to tylko rzeczy, które faktycznie zdobyły nagrodę Nobla w późniejszych latach, w których Einstein odegrał główną rolę w rozwoju teorii, która doprowadziła do eksperymentalnego potwierdzenia tych teorii, za co przyznano kolejne właśnie nagrody Nobla. Jest jeszcze jedna rzecz, za którą Einstein powinien dostać Nagrodę Nobla w zupełnie innej dziedzinie: pokój. W powojennych latach Einstein był wielkim orędownikiem rozbrojenia nuklearnego. Biorąc pod uwagę rolę, jaką odegrał w rozwoju bomby atomowej, czuł, że to jest jego obowiązek. Biorąc pod uwagę, że chemik Linus Pauling zdobył pokojową nagrodę Nobla w 1962 roku zasadniczo za to samo, a także Polak Józef Rotblat, który dostał nagrodę Nobla także w dziedzinie pokojowej, także będąc wielkim orędownikiem rozbrojenia atomowego, a Einstein przecież był o wiele bardziej znany niż każdy z tych naukowców i o wiele bardziej wpływowy, także powinien również dostać nagrodę Nobla w dziedzinie pokojowej. Także podsumowując, Einstein powinien zdobyć 11 teoretycznych nagród Nobla. Trudno przecenić wpływ, jaki wywarł na niemal każdą dziedzinę fizyki w XX wieku. Tymczasem faktycznie przyznano mu jedną nagrodę za jedno nieco poboczne osiągnięcie, po to tylko, aby nikt nie obwiniał Komisji Nagrody Nobla o pominięcie tak wielkiego fizyka. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do następnych odcinków. Bądźcie ciekawi.